Nabór wniosków w ramach programu Mieszkanie Plus ma rozpocząć się pół roku przed planowanym zakończeniem budowy. Według harmonogramu przedstawionego przez inwestora, czyli spółkę MDR Radom, przewidywane terminy naboru to okres marzec-maj bieżącego roku. Jak zaznacza urząd, dokładny termin rozpoczęcia naboru zostanie opublikowany na stronie miasta. Przypomnijmy, że przy ulicy Tytoniowej w Radomiu w ramach programu Mieszkanie Plus powstają dwa siedmiopiętrowe budynki, łącznie 124 mieszkania, od jedno do czteropokojowych. Mają one zostać oddane do użytku pod koniec roku.